Na całym świecie, w tym także i w Polsce, coraz częściej spotyka się mniejsze turbiny. Ich łączna moc to 1 gigawatt, czyli prawie tyle, ile wynosi moc elektrowni Opole. Energia elektryczna wyprodukowana w ciągu jednej godziny przez jedną turbinę wystarczy na 7 godzin oglądania telewizji lub na przygotowanie 9 litrów kawy z ekspresu. Niewielką moc turbin rekompensują liczne zalety. Cicha praca, brak oddziaływania infradźwięków czy możliwość instalacji w obszarach silnie zurbanizowanych. Elektrownia na dachu w drugim kampusie to część laboratorium Energia IT Lab. Od 2 lat na Politechnice Polskiej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w Instytucie Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej jest nowy kierunek studiów w technologię energii odnawialnej, kierowany do wszystkich, którzy są zainteresowani odnawialnymi źródłami energii. Dla potrzeb tego kierunku pozyskaliśmy środki unijne i stworzyliśmy laboratorium, które obejmuje farmę wiatrową złożoną z 5 turbin o pionowej osi obrotu. 3 środkowe stanowią wariancję rozwiązania opartego na turbinie świderkowej. Są to turbiny o mocy każda z nich 1 kW. Porównując, jakby pracowały wszystkie przez całą dobę, mogłyby w stanie zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa domowego w Unii Europejskiej. W skład laboratorium wchodzi również stacja gromadzenia energii wyposażona w akumulatory żelowe oraz centrala dystrybucji energii, gdzie dzięki systemowi przetwornic można już podłączyć docelowy odbiornik. Dane z pomiarów parametrów produkowanej energii oraz ze stacji meteo monitorującej warunki pogodowe gromadzi i przetwarza komputer w centrali sterującej. Z laboratorium korzystają studenci nowo otwartego kierunku technologie energetyki odnawialnej oraz naukowcy, którzy badają zależność ilości produkowanej energii od czynników zewnętrznych i od samego kształtu turbiny. Naukowcy prowadzą także badania nad wibracjami i hałasem, które mogą towarzyszyć pracy wiatraków. A ponieważ każdy student i przechodzień może samodzielnie zaobserwować pracę turbin i ocenić, czy rzeczywiście jest uciążliwa dla otoczenia, laboratorium pełni też funkcję kształtowania świadomości ekologicznej. Małe turbiny wiatrowe zyskują coraz większą popularność. Wachlarz zastosowań jest bardzo szeroki i dotyczy wszystkich miejsc, gdzie z powodów ekonomicznych czy technicznych nie opłaca się budować linii elektroenergetycznych. Turbiny mogą zasilać domy mieszkalne, niewielkie zakłady przemysłowe czy farmy. Żeby korzystać z małych turbin, nie trzeba mieć ani koncesji, ani prowadzić działalności gospodarczej. Jedynym warunkiem jest przychylność pogody. Politechnika Opolska.